pierwej zadziejco, jak ich skołkuł przez ten krzypop, to się często zastanawiał, czemu on miał taki zarościały kolor. Odpowiedź na to pytanie ich poznał dopiero, jak ich się zaczął interesować lokalną historią. Krościckie gleby są bogate w ruda darniową. Ta kopalina zawierał w sobie 30-50% rudy żelaza. I stąd się właśnie bierze rdzawo-żelazny kolor krościckich rowów melioracyjnych. Obfite występowanie tego surowca jest właśnie przyczyną, czemu w Krościcach istniały osady hutnicze zajmujące się wytapianie żelaza z tej właśnie rudy. W 1954 roku na terenie Krościc odkryto resztki osady produkcyjnej zajmującej się wytopy żelaza. Osada ta pochodziła z okresu wpływów rzymskich, czyli z pierwszych 3 stuleci naszej ery. Na polach zwanych kopanie odkryto resztki pieców hutniczych i skupiska polepy żużlowej. O tym odkryciu wspomnieliśmy w ostatnim odcinku z cyklu pierwej w Krościcach. Czas, żeby każdy się dowiedział i obejrzał, jak to wytapianie żelaza się odbywało. 3 rzeczy potrzebował starożytny hutnik do wytopu żelaza. Pierwszą to glina na ulepienie pieca dymarskiego. Tego materiału u nas było dość. Drugą to wągel drzewny, który hutnicy przygotowywali sobie sami. Drewno układano w stożkowy stosik, obkładano ziemią, uszczelniano gliną i ospolano. Kwoli tego, że dopływ powietrza był ograniczony, drzewo nie spolało się do końca i ulegało zwągleniu. Trzecią rzecz to ruda darniową, która w krościckiej ziemi występowała obficie. Przede wszystkim w okolicach ulicy Kopiec, Ligonia i Wyzwolenia. W dzisiejszych czasach ta ruda nazywana w Krościcach rupieć jest moro kopiących studnie albo fundamenty budynków. Za to w XIX i nawet na początku XX wieku rupiecia używano w budownictwie przede wszystkim do budowy fundamentów, bo nie nasiąkał wodą i był naturalny izolatory przed zawilgoceniem ścian. Wielkich kawałków rudy nie szło wciepnąć do pieca dymarskiego, bo są za ciężkie, przeleciałyby na dno i nic by z tego nie wyszło. Taką rudę trzeba było naprząd wyprażyć. Do tego układało się sichta belek drewnianych, na nie wysypywało się kawałki rudy. Na to zaś sichta drewna i zaś ruda. I tak pora sichtów na zmianę. Taki kopiec połył się pół dnia, oze ta ruda przeschnęła i stała się kruchą. Wtedy słota bryła ozdrobnić na małe kawałeczki, gotowe do wytopu. Piec dymarkowy składał się z 2 części. W ziemi robiło się małą kotlinkę w formie miski, nad którą budowano z gliny cylindryczny szyb. Na dole pieca były otwory doprowadzające powietrze. Do gotowego pieca wciepowało się na zmiana wągel drzewny i pokrusoną rudę. Tak pora sichtów. Jak piece dymarkowe wyglądają i jak działają, idzie obejrzeć na żywo w Nowej Słupi, na corocznie organizowanej imprezie plenerowej pod nazwą Dymarki Świętokrzyskie. Pod wpływy wysokiej temperatury do 1200 stopni Celsjusza w pobliżu otworów wlotowych powietrza następowała stopniowa redukcja zawartych w rudzie tlenków do żelaza metalicznego. Na wysokości otworów powietrznych, ta, gdzie temperatura była największa, tworzył się płynny żużel składający się z tlenku żelazowego i krzemionki. Odpływ żużla do kotlinki umożliwił łączenie się cząsteczek żelaza w gąbczastą bryła zwaną łupku. Na koniec tego procesu wytopowego szyb dymarki było zbierany po to, żeby dostać się do misy pieca. Po jego zebraniu łupka zbijało się w kotlince po to, żeby zagęścić jej strukturę. Tak zbitą i zagęszczoną masę szło wyciągnąć z kotlinki i położyć na drewniane kowadło, na której łupka była dalej zbijaną, ale po wyciągnięciu z pieca łupka wartko stygła i choć była jeszcze czerwoną, nie szło z jej tak mocno zbijać, na ty kończył się proces wytapiania w dymarce, którego wyniki była niewielka bryła metalicznej łupki. To jest niewielka bryłka łupki, ale waży dokładnie 459 gram. Jedna z niewielu, jaką udało się na terenach występowania chruścickich dymarek znaleźć. Może zawierać około 60-80% żelaza. I jak widać, przyciąga dość mocno magnes. To z takich bryłek nasi przodkowie mozolną pracą byli w stanie pozyskać wszędobylskie we współczesnych czasach żelazo. Taką żelazną masę trafiała do kowola, który przez wielokrotne rozgrzewanie uzyskiwał metaliczne żelazo w formie sztabki i robił z tego narzędzia albo broń.
taką, jak na ówczesne czasy wysoką technologią dysponowały germańskie plemienia Wandalów, które żyły na tej terenie od III wieku przed naszą erą do końca IV wieku naszej ery. Pozostałości po wytopianiu żelaza znajdowano w Krościcach głównie na tych polach zwanych Kopanie. Tu w Kopaniu, w tym miejscu, gdzie prezentujemy te znaleziska, udało się noić no więcej kawałków polepy żużlowej i łupki. Z tradycji wytopu żelaza wzięło się współczesne hasło dotyczące Kroścican. Żelazo nos hartuje, a wiklina nos splotą. O żelazie już skończymy, a o wiklinie w innym odcinku.